Jakiś rok temu byłem na prezentacji Nissana Juke'a w Wielkiej Brytanii. Wtedy po raz pierwszy pokazano, jak będzie wyglądała wersja produkcyjna bez maskowania, ale pozwolono nam też jeździć egzemplarzami testowymi w maskowaniu po odcinkach testowych. Niestety była to impreza z gatunku Kinga Rusin u Jay-Z i Beyoncé, czyli nie mogłem robić ani zdjęć, ani filmów. Dlatego też do testu Nissana Juke'a wracam teraz, po roku. I jeśli chcecie się dowiedzieć, co zmieniło się względem poprzednika, a co nie grało też jeszcze przed produkcją, to oglądajcie dalej. Nissan Juke był chyba pierwszym tak polaryzującym samochodem od czasów Multipli. Miał swoich fanów, ale miał też rzesze przeciwników. Dla mnie był zbyt dziwny, szczególnie w tej tylnej części. Ale taki był dokładnie zamysł projektantów. Chcieli stworzyć coś, czego nie było. Coś, co przede wszystkim się wyróżni, a nie coś, co będzie się podobać wszystkim, a przez to zniknie w tłumie. To już 10 lat od premiery pierwszej generacji, a zdania nadal są podzielone. Za projekt nowego Juke'a odpowiada dokładnie ten sam zespół, który stworzył pierwszego Juke'a. Dlaczego więc ten w całej tej swojej dżukowatości jest całkiem przyjemny dla oka, a tamten wzbudzał tyle kontrowersji? Dlatego, że przez 10 lat wydarzyć się może całkiem sporo. I tak jak zespół projektantów trochę się zdążył zestarzeć, tak samo i Juke trochę nam wydoroślał i już nie chce się rzucać w oczy za wszelką cenę, tylko chce być trochę bardziej stonowany, bardziej przyjazny dla szerszej grupy klientów. Część elementów projektu oczywiście pozostała. To na przykład dzielone światła i masywne nadkola, ale nowością jest ciekawy dach z przetłoczeniami. Samochód wygląda dość sportowo, co na pewno spodoba się wielu klientom. Tym klientom spodoba się też większa użyteczność na co dzień. Jest dłuższy o 7,5 cm, szerszy o 3,5 cm, ma o 10,5 cm dłuższy rozstaw osi, a przy tym schudł o 23 kg. Bagażnik jest teraz bardziej funkcjonalny, próg załadunkowy jest o 13 cm szerszy, a pojemność bagażnika wzrosła do 420 litrów. We wnętrzu Juke też nam znacznie wydoroślał, jest bardziej przestronny, siedzimy trochę niżej, bardziej sportowo, a dzięki temu mamy bardzo dużo miejsca nad głową. I z tyłu też nie jest najgorzej z miejscem, aczkolwiek trzeba pamiętać, że jest to nadal mały miejski, czy względnie mały miejski crossover, a nie pełnowymiarowy SUV. Poza typowymi wersjami wyposażenia, czyli Vizja, Accenta, N-Connecta i Tecna, pojawiła się nowa, N-Design, którą właśnie oglądacie. Na tym poziomie samochód staje się o wiele bardziej designerski i pozwala nam wybierać ciekawe warianty kolorystyczne nadwozia i wnętrza. Jakość wykończenia wnętrza stoi na naprawdę dobrym poziomie. Przy uchwytach na kubki oraz przy przycisku rozróżnika mamy imitację karbonu. Dalej widzimy Alcantarę na desce rozdzielczej tunelu, środkowym drzwiach i fotelu. Jeśli chodzi o samo spasowanie tej deski rozdzielczej, to jest naprawdę nieźle. Trochę się to rusza, ale nie ma się do czego przyczepić. Problemem mogą być tylko bardzo twarde plastiki w dolnej części deski rozdzielczej oraz w górnej części paneli na drzwiach. Nowy system multimedialny ma nawigację i łączy się z internetem i może na przykład przez internet pobierać aktualizacje, ale jak widzicie, zaraz po uruchomieniu działa dość wolno, nie reaguje nawet na nasze polecenia. Dopiero jak już chwilę się zastanowi nad sobą, to zaczyna działać to szybciej. Dość nieintuicyjnie opisano przycisk tempomatu, bo okazuje się, że ten wyżej to jest przycisk ogranicznika prędkości, a ten niżej to przycisk tempomatu, czy raczej ProPilota, który jest tempomatem aktywnym i jednocześnie systemem utrzymywania pasa ruchu. Nie widać tego bardzo dobrze na filmie, ale kamera cofania ma dość niską rozdzielczość, ale sporym plusem jest to, że jest to system kamer 360 stopni. To wnętrze, które tu widzicie, jest trochę bardziej sportowe. Alcantara ściele się gęsto i trafia nawet na tunel środkowy, więc przebywa się tu bardzo przyjemnie, trochę jak w droższym samochodzie.
Jeśli jednak chcielibyśmy zaszaleć, to jest jeszcze 5 innych kompozycji, w tym tak szalona jak pomarańczowa. Wtedy to, co tutaj jest z Alcantary, staje się pomarańczowe. Tak, nawet podłokietnik. Świetnym akcentem są sportowe fotele ze zintegrowanymi zagłówkami, które dostaniemy już w najtańszych wersjach. Za niecałe 5000 zł możemy kupić pakiet Sound & Go z nawigacją i systemem Audio Bose z hitowymi głośnikami w zagłówkach. Nie brzmią rewelacyjnie, ale zwiększają takie wrażenie przestrzenności. Nie są też zbyt głośne, ale dlatego, żebyśmy lepiej słyszeli pasażerów podróżujących z tyłu. Nissan Juke wyglądał wcześniej jak wyglądał, ale jak na takiego crossovera segmentu B, to naprawdę całkiem fajnie jeździł. Nowy oczywiście miał być w tym podobny, ale w zasadzie jeszcze lepszy. I w tym celu testowano go na tak zwanych brytyjskich B-roads, czyli to są takie wiejskie, kręte drogi, które entuzjaści motoryzacji wykorzystują właśnie w Wielkiej Brytanii do tego, żeby się trochę wyszaleć. A drugim miejscem testowym był nie Nürburgring, były ronda, bo na ronda ten samochód miał fajnie wpadać i fajnie z nich wypadać. Nie tak. Kiedy jeździłem mułem testowym jeszcze Nissana Juke'a tej generacji już, to on miał taką dość dziwnie skalibrowaną kontrolę trakcji i tam pojawił się w tym samochodzie system, który miał oczywiście dohamowywać wewnętrzne koło, przez co ten samochód był bardziej zwrotny, lepiej się prowadził, ale w wersji przedprodukcyjnej trochę to destabilizowało samochód i bardzo brakowało w tym płynności. Tutaj problem rozwiązany, tego już nie ma. Mogliśmy wtedy też bezpośrednio porównywać na tych drogach. W ośrodku testowym była w ogóle taka droga, która bardzo symulowała właśnie te B-roads, ale była kompletnie na zamkniętym terenie. Jeździły tam różne Bentley i tego typu samochody, które były tam testowane i właśnie obok tego Juke. I porównując poprzednika z wolno ssącym silnikiem 1.6 do nowego samochodu z silnikiem 1.0 turbo, ale oba samochody miały w zasadzie tą samą moc 117 koni mechanicznych, można zauważyć, że w dynamice pomiędzy wolno ssącym silnikiem o takiej umiarkowanej mocy, a pomiędzy silnikiem uturbionym, jak to się mówi, no to jest kompletna przepaść. Tamten samochód bardzo trzeba było go wysoko wkręcać. Oczywiście jazda wolno ssącym silnikiem jest też w miarę przyjemna dzięki temu, ale jak ktoś tego nie lubi, to w porównaniu do turbo trzeba się strasznie tam naredukować, bardzo wysoko ten silnik kręcić, żeby on jechał i nadążał za szybszymi samochodami. Tutaj tego momentu mamy dużo, 200 Nm. To jest dostępne też już nisko, więc bardzo szybko się ten samochód zbiera. Tu pojawia się jeden problem i to jest turbodziura, bo jeśli przejdę sobie na biegi manualne, to dziwne, nie jest to jakoś nigdzie tutaj opisane, tylko trzeba po prostu przytrzymać łopatkę, no to wtedy mam na przykład 3000 obrotów, wciskam gaz i teraz dopiero samochód zaczął jechać. Ta turbodziura jest naprawdę duża. Tak z 2 sekundy opóźnienia jest tak naprawdę do tego, zanim coś się tam zacznie dziać. No, ale taka jest tak naprawdę charakterystyka małego silnika z turbo. No, co zrobisz, jak nic nie zrobisz, pojemności nie zastąpisz. Drugi problem to jest skrzynia CVT, która, jak już mówiłem, w dziwny sposób się trochę przechodzi w tryb manualny. Nie ma tutaj nigdzie takiego żadnego przełącznika. I ona działa tak, bo generalnie dużym plusem jest odejście od CVT i zastosowanie skrzyni dwusprzęgłowej, siedmiobiegowej, która jest względnie szybka. I tak naprawdę, jeśli jeździmy w trybie drive, takim kompletnie automatycznym, to nam tu nic nie przeszkadza, bo tej turbodziury też jakoś bardzo nie zauważymy, bo on sobie tam dość sprawnie redukuje biegi. Na kickdown reaguje też dość szybko, co zaraz tutaj zaprezentuję na drodze ekspresowej. Jadę sobie w miarę spokojnie kickdown. Dobra, no i teraz jedzie. To jest, powiedzmy, akceptowalne, ale też nie jest jakieś super szybkie. No ale to jest nie tylko charakterystyka skrzyni, tylko też silnika. Ale myślę, że ta skrzynia strasznie ma taki opór przed tym, żeby wykonywać jakieś takie ostrzejsze ruchy, albo stara się je zrobić tak delikatnie, że one w efekcie są później ostre. I mówię tu o ruszaniu, bo to ruszanie tutaj jest bardzo specyficzne i to jest jedna z takich rzeczy, które
na początku są takim małym problemem, a później kończą się kłótniami, po których ślubną porcelanę zbieracie z podłogi. Dlaczego? Chodzi o to, że kiedy wciskamy gaz po... jakby samochód stał, wciskam gaz, nie dzieje się nic, po czym jest walnięcie głową w zagłówek. I to jest dla kierowcy jeszcze w miarę akceptowalne, bo kierowca się trochę spodziewał tego, że ruszy, ale pasażerowie po prostu non-stop uderzają tą głową, mówią, że to jest nieprzyjemne, bardzo im się to nie podoba. I faktycznie to jest problem. Tak samo jest z zmianą biegu na wsteczny i później też z powrotem. Też to sprzęgło się załącza na tyle powoli, że ja w tym momencie wciskam gaz, bo myślę, że po prostu jest zbyt mało wciśnięty gaz, żeby ruszyć szybko, po czym wciskam gaz i znowu atak. Później jak jadę do tyłu, to z kolei uderzam prawie że o kierownicę. To jest bardzo nieprzyjemne, dziwne, nie podoba mi się. Co prawda podobną charakterystykę skrzyni dwusprzęgłowej ma na przykład Skoda Kamiq, ale tam nie dzieje się to za każdym razem, kiedy chcemy ruszyć i za każdym razem, kiedy chcemy na przykład cofnąć, a tutaj praktycznie za każdym razem, więc to nie jest zbyt fajne ani przyjemne. Dżuk miał być dość sportowy i on faktycznie taki dość jest, bo fajnie się prowadzi, z tymi łopatkami to one nie są takie jak w sportowych samochodach, to nie jest jakieś tam PDK, ale dość dobrze się z nimi bawimy, więc w tym obszarze jest ten samochód ma klimat takiego sportowego samochodu, no może to jest za dużo powiedziane, ale jeździ tak trochę sportowo, ale czuć to też w pracy zawieszenia, bo kiedy pojedziemy na jakąś bardziej nierówną drogę, to zaczynają się tutaj pojawiać problemy i tak naprawdę trochę zaczyna nim trząść, a raczej nami, ale no to, że ten samochód fajnie się zachowuje naprawdę w zakrętach, no to jest właśnie też problem na nierównościach, więc jeśli szukalibyście takiego bardziej komfortowego samochodu w tym segmencie, to myślę, że to nie jest ten, bo to jest zawieszenie standardowe i ono już standardowo jest właśnie dostrojone tak dość sportowo. Układ kierowniczy też swoją drogą przekazuje dość dużo informacji, ale też trochę takich informacji, których nie chcielibyśmy widzieć, jak na przykład dość mocne sterowanie momentem i to znowu wracam do sytuacji ruszania tym samochodem, czyli ruszam i delikatnie tą kierownicę tam gdzieś wyrywa, czy ona się zatrzymuje w określonych pozycjach, a jeśli staniemy jeszcze gdzieś na nierównej nawierzchni, typu z lewej strony jest trochę wyżej, a w prawej kolejna, czy na odwrót, to wtedy dość mocno nam też tą kierownicę wyrwie w tą stronę, więc to jest takie dość niefajne, ale teraz jak widzicie właśnie jadę dłuższym, takim ostrzejszym zakrętem i muszę też przyznać, że fotele całkiem przyjemnie trzymają w zakręcie. Oczywiście ten bok nie jest jakiś tak bardzo wyprofilowany, ale są całkiem przyjemne. Ale tak naprawdę właśnie na takich krętych drogach tym samochodem można się całkiem fajnie pobawić mimo tej małej mocy i z tą skrzynią. Więc myślę, że to jest naprawdę całkiem pozytywnie. Tak jak ten Juke trochę stał się taki bardziej przystępny, tak też jest trochę lepiej wyciszony i to czuć, teraz jadę 120 km na godzinę na autostradzie. Wiadomo, nie słychać mnie idealnie, już podejrzewam, bo jednak coś tam słychać. To jest nadal samochód segmentu B, jakby nie było, ale jest całkiem przyjemnie, bardzo tego głosu nie trzeba podnosić, a to tak robię trochę też odruchowo, żeby się upewnić, żeby nic się mnie dobrze słyszeć, ale na przykład nie słychać hałasu płynącego spod kół, bardziej to jest taki ogólny szum związany z opływem powietrza, ale też kiedy jeździłem rok temu tymi dwiema wersjami, tą testową i tą poprzednią generacją, tak też wtedy bardzo wyczuwalnie było czuć, że wyciszenie jest dużo lepsze i to szczególnie względem silnika, bo jeśli bym mocno przyspieszał, to ten silnik nie wybija się tak na pierwszy plan. On gdzieś tam sobie pracuje, ale ta komora, ta groź tak naprawdę od silnika jest całkiem przyjemnie wyciszona. Więc podsumowując, Juke nam znacznie tutaj wydoroślał, ale szczerze mówiąc nadal jest to bardzo przyjemny w prowadzeniu samochód. Taki samochód dla kierowcy, który lubi się tam w mieście trochę pobawić. Oczywiście wszystko zgodnie z przyjętymi ograniczeniami, ale tak jak mówiłem, samochód wydoroślał, jest trochę czuć, że jest poważniejszy, ale jest nadal taki dość zwinny, zwiewny, fajny, więc pomijając skrzynię biegów. Skrzynia biegów nie przypadła mi do gustu, o ile mam jeździć, że tak powiem, o ile mam być zaangażowany w jazdę, wtedy trochę zaczyna przeszkadzać, ale jeśli chodzi o taką trochę po prostu
trochę zaangażowaną jazdę, ale nie do końca zwracając uwagę na wszystkie aspekty tej jazdy, to jest tutaj naprawdę przyzwoicie. Kiedy Nissan Juke wchodził 10 lat temu na rynek, miał zaledwie dwóch konkurentów. Teraz jest ich ponad 20 i choć nadal wyróżnia się stylistyką, to jest trochę mniej kontrowersyjny. I myślę, że to bardzo dobry ruch ze strony Nissana, bo na przykład na swoim przykładzie wiem, że Juke'a nigdy nie lubiłem, nigdy mi się nie podobał, a w tej generacji naprawdę zaczyna mieć dla mnie ręce i nogi. I myślę, że takich nawróconych klientów będzie całkiem sporo. Tym bardziej, że to jedno z najciekawszych wnętrz, najciekawiej wykonanych wnętrz w segmencie, więc mi się ten samochód bardzo spodobał, jak na takiego crossovera, a dajcie znać, co Wy sądzicie o tym samochodzie po obejrzeniu tego filmu i pamiętajcie oczywiście o subskrypcji Autocentrum.